Dzień dobry. Jak rozpoczęliśmy ten nowy dzień? Jak weszliśmy w te wszystkie wyzwania, które ten dzień ze sobą przynosi? Pewnie wielu ludzi w dzisiejszych czasach tuż obok łóżka na szafce nocnej trzyma swoje smartfony. I wiem, że wielu spośród nas pierwszą rzeczą, którą robi o poranku, to właśnie na tych smartfonach przegląda korespondencję w mailach, być może czekając na jakiś ważny mail od szefa czy od swoich pracowników. Być może przeglądamy wiadomości, by być na bieżąco, by wiedzieć, co dzieje się w świecie, a być może zaglądamy do plotkarskich portali, by dowiedzieć się, co słychać w świecie wielkich gwiazd. Niezwykle istotne jest, moi drodzy, to, w jaki sposób wchodzimy w nowy dzień. Bo to, jak w ten dzień wejdziemy, to tak ten cały nowy dzień będzie przebiegał. Jeżeli już o poranku się zdenerwujemy, bo może wiadomość, która do nas przyszła, nie była tak sformułowana, jakbyśmy sobie tego życzyli. Jeżeli o poranku docierają do nas informacje o jakichś kolejnych aferach, o jakichś sprawach, które mocno nas bulwersują, albo jeżeli rozpoczynamy poranek od plotek, tego, co słychać u tego czy innego człowieka, to taki ten cały nasz dzień będzie. Albo będziemy wzburzeni, albo będziemy niezadowoleni, albo będziemy plotkować, albo jeżeli rozpoczęliśmy ten dzień w gniewie, to ten gniew będzie na nas przez cały dzień oddziaływał. Dlatego gorąco zachęcam do tego, abyśmy każdy dzień właśnie rozpoczynali od Bożego Słowa. Również w naszych smartfonach mamy aplikację z Biblią na co dzień. Możemy również o poranku włączyć codziennik biblijny na kanale YouTube, by w ten sposób się nastroić do nowego dnia i by tym pierwszym, co w nowym dniu czynimy, było właśnie wsłuchanie się w Boże Słowo, nastrojenie się, by ten dzień właśnie przeżyć tak, jak tego to Słowo, do czego nas zachęca. Dlatego dzisiaj o poranku 2 września wsłuchajmy się w to Boże Słowo. W Psalmie 148, wierszu 3 i 5 czytamy: Chwalcie Go słońce i księżycu, chwalcie Go gwiazdy świecące, bo On rozkazał i zostały stworzone. Oraz objawienia świętego Jana, 4 rozdział, 11 wiersz. Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. To słowo dzisiaj o poranku ma taką bardzo pozytywną moc. Ono chce nas zachęcić do tego, abyśmy z radością weszli w ten nowy dzień, abyśmy chwalili naszego Boga, aby całe stworzenie wskazywało na to, że nasz Bóg jest Panem. Oczywiście o poranku 2 września mamy bardzo wiele zmartwień. Co prawda wczoraj rozpoczął się rok szkolny, ale to była takie kurtuazyjne wizyty w szkołach. Dzisiaj rozpoczyna się już prawdziwa praca. A więc dzieci, młodzież wracają do obowiązków. Z tymi obowiązkami są też związane zadania, które my dorośli, rodzice, mamy. To cała logistyka, to książki, to nauka, to zajęcia pozalekcyjne. Pewnie każdy z nas ma wiele na głowie dzisiaj. Na nowo musi poukładać pewne sprawy, swój kalendarz. Ale jeżeli wejdziemy w każdy kolejny dzień właśnie z tą pozytywną energią, która zawarta jest w Bożym Słowie, to ten każdy kolejny dzień będzie błogosławiony, będzie radosny. W ten sposób będziemy wychwalać naszego Boga. W ten sposób będziemy składali świadectwo naszej wiary o Bogu, który jest prawdziwy, który działa, który chce nas przeprowadzić przez każde doświadczenie, z którym w naszym życiu przychodzi nam się zmierzyć. Dlatego wysławiajmy Boga, składajmy Mu chwałę i cześć, zauważmy to Jego działanie w naszym życiu
i w tym świecie. Dobrego, błogosławionego dnia.